Nie lada sprytem wykazały się żony zawodników i działaczy. Zamiast tolerować ciągłe weekendowe nieobecności swoich mężczyzn, nakłoniły ich, by przenieśli swoją pracę do galerii handlowej. Kobiety na zakupy, panowie do roboty. I w ten sposób w kieleckiej galerii Echo przez cały weekend rozegrano międzynarodowy turniej par w bilardzie. Pomysł organizowania turniejów bilardowych w galerii handlowej to w Polsce absolutne nowum, choć na świecie już znane. Takie turnieje w Azji szczególnie, na Filipinach, na Tajlandii są rzeczą normalną tak naprawdę. Tam często tego rodzaju najważniejsze imprezy rozgrywane są właśnie w centrach handlowych. Poniedziałkowy mecz Korony z Jagiellonią oglądało niespełna 5 tysięcy ludzi. Ile osób obejrzało weekendowe zmagania bilardzistów? Myślę, że więcej, ale naprawdę, będę tutaj nieskromny, ale myślę, że galeria podaje swoje statystyki i było to, kto wie, może nawet kilkanaście tysięcy, chociaż nie mnie takie statystyki prowadzić, nie mnie rozstrzygać. Niemniej jednak uważam, że były to zawody bilardowe, które miały największą oglądalność, jeżeli chodzi o Polskę. Pytanie jeszcze, kto wpadł na pomysł grania w galerii. Mamy bowiem podejrzenia, że to żony zawodników i działaczy bilardowych miały dość weekendowych nieobecności swoich mężczyzn i chciały się z nimi wybrać na zakupy. Tak jak Tomasz Kapłan, który na turniej przyjechał właśnie z żoną. Dlatego spytajmy, co pani Joanna robiła, gdy mąż harował w pocie czoła. Nie jestem zwolenniczką chodzenia po galeriach i sklepach. Wiadomo, rozglądałam się, ale... Znaczy w planach jest torebka. Tak, jest. I wyszło szydło. Z torebki. Koleżanka klubowa Tomka Kapłana, Katarzyna Wesołowska, oczywiście również zaręcza, że zakupy jej nie w głowie. No ja należę do chyba mniejszości kobiet, które za bardzo nie przypadają za zakupami. Wolę inaczej spędzać czas. Anią nie kobieta, ale przekonanych nie przekonała. A my w codziennym zabieganiu nawet nie zauważyliśmy, jak pod nosem rośnie nam konkurencja. Dwudniowy turniej bilardowy na żywo komentował m.in. prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no niestety 10 na stole. Na kim ty się wzorowałeś? Szpakowski, Szaranowicz? Salwie? Tak naprawdę nie mam wzorów, jeżeli chodzi o to. To nie jest moja rzecz zawodowa, nazwijmy to, komentowanie spotkań. Natomiast to tak robię, bo lubię. Tomasz Zimoch może jeszcze nie drży o swoją pozycję, ale każdy od czegoś zaczynał. W dodatku głosów krytycznych prezes raczej nie usłyszy. Lepszej osoby do tego typu rzeczy nie ma. On jest do tego stworzony moim zdaniem i sobie znakomicie w tym radzi. Ubu dubu. Na zakończenie podajmy, że w gronie 14 drużyn z Polski, Estonii, Bułgarii, Ukrainy, Rosji i Słowacji najlepsi byli Polacy Radosław Babica i Katarzyna Wesołowska, którzy w finale pokonali Tomasza Kapłana i Oliwię Czupryńską.